Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Brotato, dzisiaj nagrywany na streamie. Zagramy sobie dzisiaj demonem, czyli 50% twoich materiałów zmienia się w max punkty zdrowia na koniec fali. 13 materiałów równa się 1 maksymalny punkt zdrowia i kupujesz przedmioty korzystając z max punktów zdrowia zamiast materiałów. Czyli postać, która jest średnia na start, ale potem możemy kupować tyle itemów, że wow. Dobrze, w takim razie zaczniemy sobie od grania. Najlepiej by było zagrać szczerze na upiorne berło albo na sztylet złodzieja. Zagramy sobie chyba dzisiaj na sztylet złodzieja. Zagramy na poziomie 5 i jazda. Kwestia jest taka, że sztylet złodzieja jest spoko pod tym względem właśnie, że dostajemy więcej materiałów, dzięki czemu jakby możemy dostać więcej zdrowia, dzięki któremu możemy wydać za to na kolejne materiały, czyli na kolejne po prostu itemy w ten sposób, nie materiały. Tutaj bierzemy sobie szczęście. Co my tutaj mamy? Możemy kupić kolejny sztylet złodzieja, możemy kupić trochę szybkości, kolejny sztylet, dobra, wymieniamy dalej, szukamy kolejnych sztyletów, max 5 zdrowia dodatkowe, dobra, bierzemy jak najbardziej. Dystans też wziął, to też bym wziął, mamy znowu zdrowie, możemy wymieniać dalej, plus kryt jak najbardziej, wymieniamy dalej, no już więcej nie wymienimy i lecimy do fali drugiej. Mamy już na drugiej fali 4 sztylety złodzieja, mamy ile? 15% szans na kryta, no jest naprawdę zacnie. Może i mamy 9 zdrowia, ale kto by na to patrzył. Dobra, klepiemy się. Demon jest, mam wrażenie, że całkiem prostą postacią. Ja przynajmniej praktycznie chyba na nim rekord wykręciłem. I powiem, że no uważam, że jest całkiem przyjemne do grania. Kiszka jest niepotrzebna, kawa jak najbardziej sobie weźmiemy. Bierzemy dodatkowy pancerz. Mogłem max zdrowia, ale dobra. Bierzemy sobie kolejny tutaj sztylecik, więcej obrażeń. Lecimy dalej, kolejny sztylet, pancerz za 2% szybkości, myślę, że warto. 6 zdrowia nam zostało, weźmy to, 9 zdrowia mamy. Sztylet sobie zachowajmy, to bym sobie zachował. No i lecimy dalej, 9 zdrowia, powinno być w porządku. Mamy już wszystkie sztylety, teraz wystarczy, że się będziemy klepać i odzyskiwać zdrowie. No plus na tej postaci jest taki, że jeśli chcemy na przykład pójść sobie na jakiegoś bossa, no to po prostu nie wydajemy naszego zdrowia, które utrzymujemy po prostu co falę, no i będziemy mieli po prostu dużo zdrowia na bossa. Jest git. Dobra. Okej. Dodatkowe zdrowie. Witaj Szymonk, kiedy DBD? Raczej nie będzie. Dobra, bierzemy tak, więcej drzew, fajnie by było. Weźmy od razu. Kupimy również sztylet, zachowamy te dwie rzeczy. Kolejny sztylet, to też bym zachował, lecimy do fali 4. Teraz nie wydajemy więcej zdrowia, nie chcę wydawać zdrowia aż tak w tym momencie. Szybko strzelność by się przydała jakaś. Nabijamy sobie tutaj jak najwięcej tego zdrówka. Mamy więcej drzew, dzięki czemu też mamy większą szansę na jakieś itemki. Fajnie by było rzeczywiście jakiś itemek tutaj dropnąć. Dobra. Spoko sobie tutaj radzimy, zbieramy materiały, 140 materiałów. Jest całkiem przyjemnie. Boję się, że jak dostanę hita od tych z hełmem, to padnę. 18 zdrowia, super, plus 3% kryta, tutaj bierzemy sobie obrażenia wręcz i szczęście, trochę więcej szczęścia, może mamy więcej drzew. Kupmy sobie kolejną broń, kupmy sobie rękawicę odrzutu, weźmy sobie więcej materiałów, zmieniłbym tutaj, kolejny sztylet złodzieja, więcej obrażeń wręcz, więcej max HP, to tak naprawdę nam nawet daje na plus, kolejny sztylet. Czy kolejna szybkość za zasięg? Szczerze powiedziawszy wziąłbym. Do tego kolejny sztylet, kolejne drzewo i brzydki ząb jak najbardziej zostawiamy sobie na kolejną turę. Dobra, klepiemy się. No ładnie te kryty już zaczynałem siadać. Sporo krytów, więc jest przyjemnie. Prędkość ataku, tak jak mówię, by się przydało zboostować. No ale jeśli mam do wyboru prędkość ataku, a kryta, no to rzeczywiście wolę tego kryta większego, żeby rzeczywiście więcej tych materiałów zdobywać. Dobra, przebijamy się tutaj. No problem jest taki, że no nie mam za dużo zdrówka, bo bardzo dużo go wydaje. Gram bardzo tak riski, bym powiedział. Dobra. Zabijamy tych szarżujących przede wszystkim. Dobra. Jest git, 8 dodatkowego zdrowia, zawsze coś. Regeneracja jakaś, pancerz. Weźmy trochę regena może. Tam było jeszcze dodatkowe zdrowie, też mogłem wziąć. Dobra, kolejny sztylet, drzewa, brzydki ząb. Lemoniadę może sobie oszczędźmy, jeszcze nie kupujmy. Tutaj mamy ripostę, wziąłbym. No i poza tym więcej kryt. Lecimy dalej. Ogólnie wciągnęły mnie gierki takie falowe. W sensie, że, które mają fale. To jest spoko opcja. Ogólnie też chciałbym przysiąść do takich gier typu Dark and Darker. Ale no to zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy będę miał po prostu na to wszystko czas. Bo i tak samo to nagrywanie zajmuje mi bardzo dużo czasu, a Dark and Darker raczej to jest gierka, która nie jest pod YouTube'a, tylko bardziej pod streamowanie, a to po prostu wymaga ode mnie czasu, a tego czasu czasami muszę przyznać, no po prostu brakuje. Dobra. No ale ogólnie te falowe gierki są bardzo przyjemne. Dobra, co my tutaj mamy? Więcej regena. Wziąłbym więcej regena rzeczywiście. Bierzemy w takim razie co? Troszkę kryta, więcej obrażeń wręcz, wziąłbym tą lemoniatkę, sztandar jest spoko, do tego gekon też jest w sumie ok, albo nie, no bez gekona, nie potrzebuję aż tak. Kolejny sztylet wziąłbym od razu, a w sumie wezmę od razu. Mamy 27% na kryta, tutaj nic więcej nie bierzemy, kupon jest mi niepotrzebny, robal cyklop jak najbardziej. Wymieniamy dalej, nic ciekawego raczej. Świnka skarbonka może być OP tutaj, żeby rzeczywiście mieć więcej pieniędzy. Od razu jej nie kupimy, ale lećmy do 7 fali. Dobra. Oj, tutaj są jaja, zapomniałem o tym. Okej, subcio. A teraz kurczę, no powiem wam, że no mam dużo więcej energii. Więc już nie taki zmęczony. Dobra. Trochę mało obrażeń klepiemy, mam wrażenie. Takie mam lekkie wrażonko. Dobra, rozwaliłem jajka na szczęście. Dobra. Ajajaj. To uważać tutaj. Niestety bez itemów w ogóle. Raz mi dropnęły itemy i kurczę, przestały mi całkowicie dropić. Ajajaj, zrespili się tutaj ziomeczkowie z jaj. Jest ziomek z itemem, ale ciężko mi się będzie do niego przebić. Więc raczej nie zabijemy ziomeczka z itemem. No szkoda niestety. Jeśli zdrowia, weźmy dodatkowe 3 zdrowia i teraz tak, robal cyklop, bierzemy również sztandard, bierzemy tutaj świnkę skarbonkę. To może kiedyś Super Auto Pets. Myślę, że Auto Petsy zagramy jeszcze jak najbardziej. Właśnie chciałem jakiś taki mały powrocik zrobić, ale to... No, jak już nie będę miał średnio co nagrywać na tę serię z Panko Zajwim. Wymienimy sobie jeszcze raz szybkość, wyssanie życia, szczerze nie. Torba kolejna. No fajnie by było. Kolejny krytyk. Też by było spoko, ale to kurczę straciłbym 4 zdrowia aktualnie, więc wolę nie. Lećmy do fali 8. Dobra. Może sobie radzimy z tymi szarżującymi, no tylko, że oni no zadadzą nam pewnie spore obrażenia, jak rzeczywiście szarżują na nas. Musimy na to uważać. No niestety, kurczę, no brakuje tych itemów z drzew. Okej, zobaczymy jak nam pójdzie ten z hełmem. No on już idzie zdecydowanie gorzej. Dobra. O, radzimy sobie w miarę, ale no... czasami, no ten na przykład z hełmem może sprawić nam, oj, spory problem, no właśnie, no ma nas, o kurde bela, zespił się praktycznie we mnie, ma nas na 2 hity, więc no rozumiecie jak jest. Dobra. Praktycznie możemy bardzo łatwo, szybko zginąć. Ajajaj, no właśnie, dlatego. Okej. O! Było ciężko. Dobra, dodatkowe 2 pancerza przyda nam się. Bierzemy sztylet złodzieja, bierzemy torbę, bierzemy kryta. Tutaj nic ciekawego. Tutaj zachowałbym sobie rękawicę bokserską. plus 8 zdrowia za 7 zdrowia, no tak średnio bym powiedział. Dobra, lecimy dalej, bo mnożymy sobie pieniążki. Oj, z tej fali możemy naprawdę bardzo dużo dostać. Oj, myślę, że będziemy mieli ponad 700 materiałów z tej rundy. Dobra. W sensie ogólnie będziemy mieli 700 materiałów, nie że z tej rundy, tylko po prostu tak całkowicie. Dobra. Jeśli nie, nawet nie więcej niż 700. Dobra, to już szarżujące się pojawiają. A... ale to randomowe było strasznie. Nie no, kurde, nie wytrzymam. Ale to było strasznie randomowe. Totalnie, kurde, no to jest denerwujące często. Że są takie sytuacje, że kurczę idzie dobrze i nagle kurde zrespił się praktycznie we mnie przeciwnik, nawet go nie zauważyłem i przez to przegrałem, no grę. Ajajaj, było zdrowia. Dobra, bierzemy szczęście. No i co, no i szukamy sztyletów, no. Wymieniamy drzewo jak najbardziej. Kolejny sztylet, kryt. Dobra, weźmy kolejny sztylet, 6 zdrowia, to już troszkę ryzykownie, ale... no cóż, damy sobie radę. Plus 3 zdrowia za 1 obrażeń, może być. Teraz możemy sobie kupić jeszcze jeden sztylet. Nie, nie chcę tego, lecimy do drugiej. Już mamy 5 sztyletów w drugiej fali. To jest tak OP. Jejuśku, naprawdę. Praktycznie przeciwnicy nam za dużo nie zrobią. Dobra. Mamy 5 sztyletów, kurczę, w drugiej fali. To jest piękne po prostu. Muszę bardziej zachowawczo grać, no troszkę zbyt bardzo zrzuciłem się ze zdrowiem. Muszę, kurczę, rzeczywiście troszkę więcej tego zdrowia oszczędzić. Plus 3 szybkości, dodatkowy sztylet, dodatkowo rękawica. Wymieniamy sobie, lecimy dalej. Szczęście zostawiamy na później, kolejny sztylet zostawiamy na później. No i lecimy do fali trzeciej. Dobra. Klasa. No po prostu oszczędźmy sobie tak w miarę, żeby tak kurczę te 30-40 zdrowia mieć jakby na już tam około 8 falę. Rzeczywiście kurczę, no może być to problematyczne, jak będę się zbijał tak do 10-20 zdrowia. Myślę, że naprawdę możemy mieć potężne problemy w późniejszym etapie. Dobra. Weźmy sobie Gekona, jak już dostałem. Weźmy sobie procent kryta, weźmy sobie obrażenia wręcz, weźmy sobie kolejny sztylet, kaczuszkę, lecimy dalej, blizna jest super. Nawet szczerze wziąłbym w tej rundzie jeszcze, zachowajmy te dwie rzeczy. To bym, kurczę, nie wiem czy ja potrzebuję tego. Nie wiem czy tego bym też nie kupił. Dobra, kupmy od razu. No to bym zachował, no dobra, powiedzmy. Lecimy do fali czwartej, 9 kp to niedużo. Ale zobaczymy jak to nam wyjdzie. No zbyt ryzykownie mam wrażenie, kurczę. No ale na niektórych rzeczy no nie mogę się oprzeć. Dobra, mamy itemek. Super. Zobaczymy co to za itemek. Dobra. Kolejne drzewko, tutaj niestety bez itemku już. Ale dobra, jest w porządku. Zbieramy materiały, żeby mieć jak najwięcej, HP tutaj otrzymać. Aj, niestety nie zniszczyłem tego drzewa. Minus 2 regena, ale za to 10% prędkości. No ja bierzemy jak najbardziej. Dodatkowe 5% kryta, 31% na kryta, super opcja. Weźmiemy ten dodatkowy pancerz, ja bym wziął ten dodatkowy pancerz i nic więcej już nie kupował w tej rundzie. Zobaczymy co tutaj jeszcze się trafi. Korona jest tam nieprzydatna całkowicie. Nic ciekawego. Może to jest ciekawe. No praktycznie 2 obrażenia wręcz za darmo. A no minus 3 prędkości ataku tylko. Pazurowiec sobie zostawmy na kolejną turę i lecimy w takim razie. 9 zdrowia. 9 zdrowia na 5 fali. No okej. Nie gram ryzykownie wcale. Zero ryzyka. Totalnie zaraz nie szarżuje na mnie ziomeczek tam z rogami i umrę. Totalnie nie. Wydaje wam się widzowie. 3 itemy aż dostałem. Fajnie. Kurde bela, to ten już mi zadaje pół HP. No nie jest zbyt dobrze widzowie, no nie jest zbyt dobrze. Ale przepraszam, co ja mówię, jest super, jest łatwiutko. Dystansowe, niepotrzebne, niepotrzebne i to biorę, dobra. No tak średnio się trafiło, bym powiedział, tak średnio. Wziąłbym tu zdrówko, fajnie by było rzeczywiście. Dobra, weźmy może Regena, weźmy trochę szybkości. Może bardziej pancerz bym poszedł. No i dobra, weźmy broń. Weźmy trochę Regena. Pazurowiec sobie zostawmy, brzydki ząb bym zachował, kolejną roślinę bym zachował. Lecimy sobie do kolejnej rundy. Może weźmy trochę więcej tego Regena. Teraz mamy 0,91 na sekundę. Dobra, to jest git w miarę. Zmieńmy tak to jeszcze raz, to zachowujemy i lecimy dalej. 15 zdrowia. To jest świetna ilość HP na ten etap. Może w następnej nic nie kupimy. No ale kurde, no jak to nie kupić sztyletu na dwójce, no. Dobra, ładnie idzie. Kurde, no ale to co, tak ładnie idzie, a nagle dostanę kurde hita i się złożę, no. Jak gram tak ryzykownie. Dobra. Idźmy drzewko. Okej. Okay. Kolejne. Niestety bez żadnych itemków, kurczę. Szkoda. Dobra. Zabijamy sobie was. Dziękuję serdecznie Bladeuszu za Rajdiksa. Witam serdecznie wszystkiego Bladeusza. I witam cię Bladeuszu. Serduszko, dziękuję bardzo. Gramy sobie w Brotato. Gierkę turową. Więc witam gorąco. Dobra, co bierzemy? Wziąłbym tutaj kurczę jakieś HP, bo powiem, że 27 HP, kiedy nasze życie to itemy, tak se. Dobra, w takim razie łączymy sobie te sztylety, bierzemy sobie kolejny sztylecik. Weźmy sobie brzydki ząb, weźmy sobie pazurowca. Tutaj więcej HP. O i poza tym nie chcę zmniejszać sobie kryta. Ten sztandar bym sobie zachował już na kolejną rundę. Tutaj mamy kolejny sztylet złodzieja, szczerze kupiłbym jeszcze. Mamy wszystkie na dwójce, super opcja. Kawusia kolejna. Robal wziąłbym. No bo daje nam dodatkowy regen. Ale to już dalej, zobaczymy. Dobra, klepiemy się. Musimy się w końcu Bladeuszu na tego Northgarda umówić. O kurczę, ostatnio nie wyszło. Liczę, że się uda rzeczywiście umówić na tę gierkę, bo wydaje się całkiem spoczko. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle jesteś. Ograłbym szczerze. Dobra, ja tak sobie chwalił. Dobra, lećmy tutaj do drzewka. Dostaliśmy jedzonko, więc troszkę się wyregenerowaliśmy. Jest w porządku. Tutaj trzeba, kurczę, slalomem do nich. Slalomem. O której planujesz grać? No z godzinkę tego Brotato planuję. Planuję jakoś super dużo grać. Dobra, pancerz czy obrażenia wręcz? No może trochę pancerza rzeczywiście. Weźmy prędkość ataku większą, weźmy jeszcze większą prędkość ataku, weźmy sobie więcej zdrówka. Pięść mocy raczej nam się nie przyda, ale za to ślimaczek wydaje się całkiem fajny. Wziąłbym ślimaczka od razu. Kolejny sztylet złodzieja, zachowajmy sobie na dalej. Wymieniamy tutaj więcej kryta, 4% kryta. Za 5 zdrówka, no nie wiem czy to się opłaca. Może nie. Jawa. Więcej Regena, ale tylko 2 Regena. Za 5 zdrowia też średnio. Co za gra? Po prostu co? No, idziemy sobie na kolejne fale. Mamy 20 fal. Każda fala to inni przeciwnicy. W sensie inni przeciwnicy. Inne ilości przeciwników i no czym wyżej idziemy, tym jest trudniej. No i potem są elitki, klepiemy sobie bossy. Ulepszamy sobie nasze itemy. Kupujemy kolejne przedmioty. No i tak właśnie to jest gra. Dobra, u nich się trafił na szczęście, fajnie. Ajaj. Nie wiem jaka gra, jak twórcy robili tę grę. Nie spojrzałem nawet dobrze. Ale no... Gierka jest zacna. Dobra. Zróbmy tutaj slalomik między przeciwnikami. Mamy tutaj też itemek, podnieśmy go sobie. Superancko. Ajajaj. Trochę dostaliśmy obrażeń, ale daliśmy sobie radę. 13 dodatkowego Zdrówka, tutaj dodatkowe 5 zdrowia, jak najbardziej bierzemy. Tutaj mamy kryta 7%, ale 15 szczęścia też kusi, ale wziąłbym kryta. 41% kryta to jest też spoko opcja, plus 9 zdrowia też jak najbardziej, 55 zdrowia możemy trochę wydać. Łączymy sobie sztylety, kupujemy nowy sztylet. Kolejny sztylet na trójce, fajnie. Kupujemy jak najbardziej. Oczy obcego mogą się nam przydać na później, ale rozkupmy. Przynęta jest fajna, 3 regena i dostajemy 2 ziomeczków z itemem. Weźmy. Dobra. Nic ciekawego. Tutaj też nic ciekawego. To jest spoko, ale zostawimy to sobie na następną rundę. Robal cyklop jest spoko, maszyna do recyklingu szczerze totalnie mi jest niepotrzebna. Lecimy dalej do następnej rundy. Teraz 9. fala, ostatnio przegraliśmy na 9. fali, ale teraz myślę, że powinniśmy sobie poradzić. Mamy też troszkę więcej zdrowia niż ostatnio, więc rzeczywiście zaoszczędziłem trochę tego zdrowia, więc nie powinno być aż tak źle. Że rzeczywiście szarżował mi jeden przeciwnik, już było po mnie. Ojej, ale zlagowała gierka, aż wrażenie. Dobra. Radzimy sobie, fajnie. Okej. Mamy drzewko, niestety bez itemu, szkoda. Zarobimy sporo materiałów na tej fali. To jest fajne. Dobra. O, jest ziomeczek z itemem, trzeba go zabić. Trzeba sobie z nim poradzić. Nie mogę się odpuścić, dobra. Mamy to. Jeszcze jeden powinien się w tej fali pojawić, tylko go nie widzę. O, już widzę. Dawaj. Zanim się skończy. Dobra, super, mamy to. Superancko. 26 zdrowia w tej fali, fajnie. Pogodne obcy bym wziął. Obrażenia wręcz za 2 kryta. Szczerze myślę, że i tak to jest opłacalne. 12% uniku. No wziąłbym. 5% szybkości. No, szybkość mam na minusie, wziąłbym na plus rzeczywiście. Koszula drwala. W tym etapie już raczej mi jest niepotrzebna. Wziąłbym robal cyklopa. Wziąłbym małpkę uroczą rzeczywiście. Wziąłbym kolejnego łagodnego obcego, a w sumie weźmy. Wymieniamy dalej. Adrenalina wydaje się fajna, że mamy dodatkową szansę na uniki, regenerację zdrowia. Wziąłbym też torbę. Wymieniamy dalej. Kawusia jak najbardziej. Darmowe wymianki raczej mi niepotrzebne są. Wymieniamy dalej. Kolejny sztylet złodzieja. Prędkość ataku i redukcja naszych wieżyczek. Nie mamy wieżyczek, nie mamy inżynierii, więc to jest raczej nieopłacalne. Więcej zdrowia, więcej obrażeń wręcz. Będziemy mieli minus 1 zdrowia za to, ale dostajemy 2 obrażenia wręcz, więc myślę, że warto. Dodatkowe szczęście myślę, że też jest git. Pijawa raczej nam jest niepotrzebna, wymieniamy dalej. Kawusia kolejna, jak najbardziej. Kolejne oczy obcego sobie zachowamy. Kolejna przynęta również sobie zachowamy. Robala bym wziął od razu. Kolejny sztylet złodzieja wziąłbym od razu. Więcej obrażeń wręcz i więcej expa. Bierzemy i lecimy do fali 10. 30 zdrowia mam, muszę tutaj troszkę zachować tego zdrowia, bo no jest wysoko. 30 zdrowia to nie jest aż tak dobrze na tej 10 fali, ale zadajemy nawet fajne obrażenia. 56 obrażeń skryta, te kryty naprawdę bardzo często wchodzą. Zadają mi ile? 8 obrażeń. To nie jest źle tak naprawdę. Naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo hitów od tych szarżujących ziomeczków przeżyć. Dobra, mam też właśnie sporo pancerza i to mi też dużo daje. No i też do tego mamy tą adrenalinę, w sensie, że dostajemy dodatkowe HP za uniki. No i ogólnie mamy też sporą szansę na unik, więc no wydaje się być całkiem spoko. No to w poprzedniej rundzie no, mieliśmy po prostu tego pecha, że rzeczywiście kurczę, no wleciałem jeden przeciwnik. I przez to umarłem praktycznie bardzo szybko na tej rundzie. No teraz to już idzie kurczę jak składka, no. No zaraz zobaczymy, tak naprawdę test pierwszy będzie taki kurczę, jak trafi mi się jakaś elitka. 54 zdrowia. Tego nie chcę. Obrażenia wręcz. Minus 1 pancerz, plus 8 uniku. Myślę, że warto. Chociaż kurde za 7 zdrowia. Na 12 będzie horda, a teraz będziemy mieli 11. Weźmy sobie przynętę, weźmy sobie kolejne oczy obcego. Zostawmy sobie ten unik, ale jeszcze nie kupujmy. Dodatkowe zdrowie i obrażenia wręcz wziąłbym. Znaczy, no stracę i tak jedno zdrówko, ale obrażenia wręcz piechotą nie chodzą. Minus 2 uniku i plus 2 zdrowia. No bo mamy leczące znajdźki minus 2. Wziąłbym jedną. No i poza tym możemy sobie kilka razy tutaj powymieniać. To bym zachował. Tutaj nic ciekawego. Regen za 2 szczęścia. Zachowałbym. Lećmy do 11 fali. Tutaj będzie dużo Tutanchamonów, którzy są naprawdę mocnymi przeciwnikami, więc po prostu muszę uważać. Ale damy sobie radę. Na kolejnej mamy hordę, na kolejnej jest mniej Tutanchamonów, więc tak naprawdę... Która jakby tylko po to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Dobra. Fajnie to idzie. Sporo hajsu leci z tych Tutanchamonów, więc też jest spoko opcja. Tak naprawdę no zależy nam na tym, żeby jak najwięcej zdrowia pozyskać, żeby na następną falę, jak rzeczywiście będzie horda, żeby nie wydawać za dużo. Dobra, nie wlatywać tych Tutanchamonów tylko zbytnio. Okej. Mamy to. Jeszcze jeden ziomek z itemem powinien się pojawić przy okazji. Jakby też ziomeczkowy z itemem, item daje nam dodatkowe 15 materiałów. Jest ziomeczek z itemem, ucieka tam. Nawet do 2 ziomeczków z itemem, co się stało? Aj, aż się nie zabiłem obu. Trofeum, no kurczę, no to jest podstawa na tej postaci. Dodatkowy exp jak najbardziej nam się przyda, no i co? Obrażenia wręcz są fajne, abym wziął trochę szczęścia rzeczywiście. I trochę więcej pancerza też jest spoko. Połączmy bronię, kupmy kolejną. Więcej uniku może jeszcze nie kupujmy, ale za to kolejne oczy obcego, troszkę regena też mogą być git. No to też jest urocza małpka, też może być spoko. Weźmy jeszcze uroczą małpkę. Zachowajmy to na kolejną rundę. Wykrywacz metalu. Kurde, Bela kusi teraz kupić wykrywacz metalu. Kupmy od razu wykrywacz metalu. To sobie zachowajmy. Obrażenia za prędkość raczej nie. Oj, kolejna prędkość ataku. Dobra, lećmy na 12 falę. Dobra. Tutaj będzie dużo przeciwników, ale to jest dużo takich słabych przeciwników. Tutaj hamony też szczególnie się pojawiają, ale jest ich mniej dużo. Na pewno. Dobra. No i fajnie. Oczy obcego coś tam klepią też przy okazji. Mamy to trofeum. Możemy nawet dostać znajdźki razy 4. I to jest piękne po prostu. Dobra. Oks. Dobra, mamy drzewko zniszczone, fajnie. O, fajna gierka, co? Dobra. Uzależniająca jest bardzo ta gierka. Dobra, też ma przyjemną graficzkę. Dobra. Jest już aż tyle przeciwników, że nas znikają. Wbijmy się trochę w tą grupkę, żeby rzeczywiście trochę zarobić. Dobra. No i klasa. Mamy 92 zdrowia, no i to mi się podoba, bardzo dobrze. Minus pancerz plus prędkość ataku, chyba nie chcę. Nie chcę tracić pancerza. Wziąłbym nawet pancerz do góry, tutaj weźmiemy sobie więcej uniku. Weźmy sobie odrzut, weźmy sobie regena, weźmy sobie większą prędkość ataku. Kolejny wykrywacz metalu, większa regeneracja i więcej zdrowia. W sumie w tym przypadku tylko większa regeneracja. Szczęście za 2 regeneracji, szczerze wziąłbym. Pazurowiec kolejny też jak najbardziej bym wziął. Gronomiecz. I grzmotomiecz. To raczej mało przydatne. No, w tym przypadku raczej nieprzydatne. 2 obrażenia wręcz dodatkowe, weźmy. 3 obrażenia wręcz za 2 kryta. 42% na kryta, dobra, nie ma sensu. Kolejny sztylet złodzieja. Połączyłbym 1 na 4 i kupił kolejny. Zmienimy jeszcze raz, mysz. O kurde, kusi trochę, na 14 mamy elitkę. Ajajaj, 14 będzie ciężka. Ja bym zachował ten mysz. Tylko, że ona mi nic nie... Nie, dobra, nie ma sensu, nie ma sensu. Nie dostaniemy zbytnio bonusów z tej myszy. Zbieranie plus 40 raczej w tym momencie nieprzydatne. Dobra, lećmy po prostu chyba. Więcej drzew. To mnie trochę kusi jeszcze, dobra. I to bym też zachował. Lećmy. Okej. O, te kryty ładnie wchodzą. Na następną na pewno musimy zostawić dużo zdrowia, bo na 14 mamy elitkę, plus na 14 jest dużo takich przeciwników, których bardzo nie lubi. Więc no, trzeba na to uważać. Ciężko zabijanie macki, tak zauważyłem. Ta macka naprawdę długo się trzyma. Dobra, kolejne dwie macki. Jedna pokonana, druga pokonana, super. Tutaj jedna. Dużo drzew, zniszczmy je. Trochę obrażeń dostaliśmy. Kurde, wleciałem w niego niepotrzebnie. Ajajaj, trochę obrażeń dostajemy. Niepotrzebnych. Dobra, zwijamy się stąd, zbieramy tutaj materiały. Musimy się wyregenerować. No i znowu się zrespił we mnie ten szarżujący, no. Ajajaj. Trochę się wyregenerujmy na spokojnie. 3 sekundy do końca fali. Możemy się tutaj wrąbać w tą grupkę przeciwników. Dobra, dużo zdrowia, fajnie. Bierzemy lemoniatkę, bierzemy więcej szans na unik, bierzemy więcej regena. Tak, najbardziej. Kolejny sztylet, weźmy. Oczy obcego bym wziął. No i możemy tutaj popatrzeć, ale jeszcze już bym nic nie kupował w tym momencie. Więcej pancerza, minus szybkość, ok, to jest w sumie spoko. Młodny pomidor, wziąłbym też. Trofeum, kurczę, no jeszcze jak. No ale trofeum bym od razu kupił. Bo to naprawdę z tej fali dostaniemy bardzo dużo surowców. Bliznę zostawimy. Lećmy. Okej. Lecimy wampir. Wampira może zabiję, może dam radę. O, myślę, że damy radę. Dobra, już prawie pół zdrowia mu zbiliśmy. No, mutacja. Okej. Teraz pytanie, czy zaczną się respić. Zaczną się respić bardzo, bardzo dużej ilości ci strzelający i zaczną zadawać mi jakieś potężne obrażenia. Tak może się wydarzyć. Ajajaj, dawaj, klep go, klep go, klep go. Dobra, udało się. Oj, no widzicie, ile jest tych pocisków na mapie, no jest jakiś dramat. Dobra, ziomek z itemem. Ajajaj, no ilość tych pocisków na mapie, no co się tu dzieje? Nic uników nie wchodzi, nic uników nie wchodzi. No nie było szans. Chyba Legion. O, ja pierdzielę, no dramat. Ilość, kurde, tych pocisków na mapie, przecież to było nie do wytrzymania. No, daliśmy radę pokonać bossa, ale ilość przeciwników była za duża. Spróbujemy jeszcze raz, ostatni. Demon jest bardzo przyjemną postacią, ale kurczę... To zdarzają się takie sytuacje odklejone. Jak ta 14 fala, której każdy nienawidzi. Najgorsza fala po prostu. Dobra, co bierzemy tutaj? Więcej kryta. Dobra, bierzemy od razu. Kolejny sztylet, więcej szczęścia. Kolejny sztylet. Lecimy dalej. Więcej kryta, ale to nie teraz. Kolejny sztylet. To sobie weźmy. Jest więcej, lecimy, fala druga. 4 sztylety. Trochę gorzej, ostatnio miałem 5. No nie. Na drugiej fali. Kurde bela, no. Będzie ciężko przejść tą 14 falę. Muszę naprawdę chyba sobie zostawić, kurde, 150 zdrowia na tą 14 falę. No bo to będzie nie do wytrzymania przecież. Tam jest tyle pocisków, że to się nie da przeżyć tego. Zero jeszcze uników wchodziło. Cały czas dostawałem hity, nie dostawałem żadnego uniku, a miałem chyba 30% na unik. I jeszcze dodatkowo leczenie do uniku. Dobra, kolejny sztylet, pazurowiec, kolejny sztylet, więcej kryta. Kolejny sztylet zachowujemy, to bym wziął, to też brak, to bym teraz wziął. Pancerz, to bym ogarnął od razu. Kolejny sztylet, oczy obcego, lecimy. Większość, która nawet nie wie co biorę, co się dzieje w ogóle. Dobra. 7 zdrowia, no nie za dużo. Ajajaj, ale hita wyrwałem. Jak coś, to postacią dla tych, którzy przyszli, może w trakcie, to po prostu tą postacią płacę zdrowiem. Więc no dlatego płacę ogólnie, zamiast pieniędzmi płacę zdrowiem i dzięki temu dostaję itemy kolejne. Pancerz, więcej szczęścia. Mam 11 zdrowia, no nie za dużo. Kupmy sztylet, to zachowajmy. No dobra. To zachowajmy, lecimy dalej. 10 zdrowia mam, to chyba nie chcę zbytnio wydawać tak naprawdę. A myślę, że z taką ilością zdrowia wydawanie to jest troszkę przypał. No. Mamy drzewo, mamy item, super. Okej. Ładnie idzie całkiem. Lepiemy się z paranską. Połowa naszych materiałów zamienia się w zdrowie, więc dlatego musimy ich nafarmić jak najwięcej. Dobra. Nawet 200. Ile nam zdrowia dodatkowego? Uuu, 6 obrażeń wręcz, no kurde, jeszcze jak. Więcej regena, więcej szczęścia. Weźmy sobie sztylet, weźmy sobie... Tak, wszystko bierzemy. Jak wszystko, to wszystko. To w sumie też bym wziął od razu, to bym zachował. Wymieniamy. Łagodne opcje, jeszcze jak. Żeby otrzymać jeszcze więcej obrażeń. Nic ciekawego, rękawice sobie zachowajmy, tu nic ciekawego, kolejny sztylet. A weźmy od razu. Tam i tam 9 zdrowia. Dobra, na to patrzył. Dobra. Super. I klepiemy się dalej. Fajnie by było z 200 materiałów nafarmić chociaż, żeby też 7 zdrowia dostać. No nie wiem. Fajnie by było cokolwiek. Ja tu znowu padnę zaraz, kurde, przez tą ilość zdrowia. Nie mam łagodnego obcego, potrzebuję więcej przeciwników. Dawać mi więcej przeciwników. Więcej pieniędzy, więcej zdrowia. I więcej itemów dzięki temu. Nie lepiej. Okej, powiedzmy, nie najgorzej poszło. Plus 10% szybkości ataku. A wziąłbym. Kolejny sztylet, torba, odrzut. To bym zachował. Nic ciekawego, mikstura. Więcej szczęścia, już będę miał 50. Kurde, bela, warto. Ciekawego, kolejne szczęście. No jasne, że wezmę. Czemu nie? Nie, poświęcę jeszcze więcej zdrowia, żeby dostać szczęście. Tak, to na pewno da mi szczęście w życiu, jak poświęcę więcej zdrowia. Dobra. Jak gramy sobie demonem, to w sumie czemu nie? Dobra. Jakiś ziomeczek z itemem, byłoby miło, gdyby do mnie przyszedł, gdyby już stwierdził, że to jest najwyższa pora, żebym dostał item. Mamy dodatkowo torbę, więc dostajemy więcej materiałów. Fajnie by było. Ziomek, ty mi zadaje pół HP na hita. Ojajaj. Jest super, super, tak. Pół HP na hita to jest tyle zdrowia, ile potrzebuję, żeby dostawać. O kurde, bela. Dobra. Więcej kryta, więcej szczęścia. Weźmy więcej kryta. Dobra, może nie wydawajmy w tej rundzie za dużo. Weźmy sobie może kaczuszkę. Kaczuszka jest super. Dobra, może jeszcze sztylet. Dobra, no kupię ten sztylet. Jak gra mi proponuje, no nie mogę odmówić, no co ja powiem. Weźmy tę koszulę drwala, też zachowajmy. Jest jak jest, no. Jak gra daje, to trzeba skorzystać. Tam jest jajo. Zniszczyć jajo. Dobra, super. Okej. Szarżujący, trzeba ich szybko zabijać, zanim zaczną mi szarżować, kurde. A wow, odbiłem się od jaja, dostałem 4 obrażeń od jaja. Nawet jajo mnie w tej grze bije. O kurde, tam się jeden wykluł. Dobra, uciekamy stąd. Nie dorwiecie mnie. Kurde bela, fajnie by było wbić się w tych przeciwników, ale ja umrę. Taka ładna grupka się zebrała, no. Dobra. 28 zdrowia, więcej obrażeń wręcz. Więcej szczęścia. O 3 obcego. Dobra, weźmy tak. Azurowca sobie zachowamy. Bela to kusi. Więcej expa, więcej obrażeń wręcz. Ale kurde, będę miał 13 zdrowia. Dobra, może nie teraz, może nie na 8 falę, kiedy będą ci szarżujący, bo to jest kiepski pomysł. To sobie zachowajmy, lećmy na 8 falę. Dobra. No ci szarżujący mogą naprawdę stwierdzić, że to już koniec mojej gry. Oni są do tego zdolni. No. Stwierdzić, że już mi wystarczy. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Nie tylko oni, z tego co widzę. Dobra, regenerujemy się. Jakieś kurcze jedzonko, jakieś leczenie, cokolwiek. Już to widzę. Ajajaj, no tak kiepsko bym powiedział. Nie dostaję zbytnio. O, jest jedzonko trochę, chociaż... Dobra, bo zabijajmy trochę tych przeciwników tutaj. Ajajaj, ajajaj, jestem na hita. 14 zdrowia dostałem, fajnie, weźmy przynętę. 9 zdrowia dodatkowego, jak najbardziej, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. Kolejny pazurowiec, też czemu nie? Tego nie potrzebuję. Ile mam? Minus 1 znajdźki leczące, weźmy, żeby dawało mi na plusie. Ciekawego, płytka jest super. Więcej pancerza. Poza tym to jest też fajne. Aj, przeskipowałem aż 2 razy, ale nie było chyba nic ciekawego. Lećmy na 9. To będzie ciekawa fala. Dobra, ilość materiałów. Miałem chyba jakieś 20 na start tej fali. Zobaczymy, ile będę miał na koniec. Dobra. 20 na start, już mamy 200. Jeszcze 40 sekund. O, ziomek z itemem, zabijamy go. Super, mamy item. Jeszcze będzie jeden. A. Trzeba zabić tych szarżujących, bo będą i zabierały smak życia. A. A ja ziomek z itemem, nie uciekaj, wracaj tu, czemu jestem taki wolny? Dobra, mam cię. Udało mi się. O, mam jeszcze jeden item. Kurde, 4 itemy na tym poziomie. Kurde bela, ale się trafiło. O, jeszcze kolejny ziomek z itemem. Ej, jest... Kurwa. A, wow. Zachciało mi się wpierdzielić przeciwników, no nie. Chłop z itemem mnie pokonał, po co on się pojawił, no stwierdziłem, że muszę. Chciałem go zabić, no, chciałem go zabić. Ile miałem w ogóle materiałów? Nie zobaczyłem, ile miałem materiałów na koniec tej fali. No nie, no ziomek z itemem mnie pokonał, no. O, niby nosi plecak z itemem, a jednak potrafi zapierdolić, no. No cóż. Nie pykło tym razem. Tym razem jeszcze spróbujemy demonem, bo demon jest super postacią. Ale to już nie teraz. Dzięki za odcinek i Elko.